Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale związanym z World of Warships i dzisiaj zrobimy sobie coś takiego nowego. Mam pomysł, żeby zrobić serię, w której będę omawiał bitwy i mówił, dlaczego się to skończyło tak lipnie, jak się skończyło, albo dlaczego przeciwnik się rozłożył tak szybko, jak się rozłożył. I to jest odcinek taki, czy tam serialnie, taki odcinek pilotażowy. Oczywiście forma jest do odszlifowania, więc mam nadzieję, że jakoś to się uda poprawić i byłbym bardzo wdzięczny za jakieś tam wasze sugestie i uwagi na temat tego, jak ewentualnie taki materiał może wyglądać. Co dalej? Ja będę tutaj się posługiwał systemem powtórek z World of Warships. Oczywiście on nie jest jakiś szczególnie rozwojowy, jeżeli chodzi o możliwości, jak to się steruje tym. Aha, to jest góra, tu jest dół. Dobra. Więc tak, korzystam z powtórki, którą zagrałem sobie tutaj, znaczy powtórka z Bitwy Smoleńskiem na mapie, jak ona się nazywa ta mapa? Wody Północy. Więc tak, będę sobie omawiał to, co się dzieje na tej flance, no bo niestety powtórka nie pozwoli nam obejrzeć wszystkich dostępnych okrętów przeciwnika na mapie, tylko te, które były w zasięgu mojego spota. W związku z czym będziemy tutaj sobie analizować sytuację na mapie C, powiemy, kto zjebał robotę, kto zagrał bardzo dobrze, a kto nie powinien w ogóle do tej bitwy wchodzić, jeżeli zrobił to, co zrobił. I mam nadzieję, że taki pomysł wam się spodoba i był wdzięczny właśnie, jak już wspomniałem, za wasze opinie, jakieś podpowiedzi, czego sobie życzycie tutaj na początek. Więc tak, nasza drużyna, widzę, rozłożyła się dosyć sensownie, bo po połowie okrętów mamy tylko dwie deski na drużynę, jedna z nich płynie sobie tutaj do nas na A i tutaj było gdzieś w okolicy Yugumo, czyli Fletcher wyświecił od razu Izumo. Fletcher sobie tutaj pięknie od razu wchodzi na kapa, ustawia się bokiem, także jest szansa na to, że puszczone z boosterem do reloadu torpedy z Izumo mogłyby go trafić, gdyby były puszczone po RPF-ie na przykład. Wyświeca nam się w tym momencie jeszcze Iowa i Neptunek. Niestety będzie słychać strzały, będzie widać baretki, które zdobywałem na swoim okręcie grając, no bo nie ma możliwości przejścia z nagrania bitwy z perspektywy okrętu do pełnego takiego trybu obserwatora, no ale muszę korzystać z tego, co jest, mam nadzieję, że jakoś to się będzie sprawdzało. Fletcher kapuje sobie absolutnie za darmo. Puszczone torpedy płyną w kierunku na razie dziobującego tutaj w stronę kapa Izumo. Leci sobie tutaj jeszcze samolocik z hybrydy. No, dopływa sobie tutaj jeszcze Zao. O proszę, pojawiło się Yugumo, wyświecone przez samoloty. Nawet nie próbuje wchodzić w kapa. Od razu się dymi i spójrzcie, że ono się dymi na kursie. No, gdyby przyspieszyło jeszcze troszeczkę, to by było na kursie tych torped. A tak, torpedy będą płynęły tutaj pięknie w Izumo. Ja sobie tutaj w międzyczasie wychodzę już na środek mapy, bo mojego okrętu nie widać ze względu na no to, że uwolniłem kamerę, więc widać tylko tutaj taki mały zarys. O, no niestety ten system powtórek wymaga wprawy, żeby to opanować. I spójrzcie, Izumo torped nie dostało, torpedy popłynęły dalej, zobaczymy, czy Iowa coś dostanie. Nie, Iowa też nie dostanie nic. Yugumo, przepuściwszy torpedy dalej, dalej siedzi sobie w dymie i strzela z dymku. Yugumo, niszczyciel torpedowy. Przypomnijmy, także on powinien załatwić swojej drużynie spota i to, żeby przeciwnik miał w co strzelać. Fletcher idzie na szeroko, a wszystkie trzy tutaj pozostałe okręty, czyli Neptun, Izumo i chyba Zao tutaj płyną. O proszę, teraz jestem wykryty przez Izumo. Będę się tutaj dymił, rozpoczynam ostrzał. Nadal nie widzimy niestety, gdzie jest Yugumo, ale ono chyba też tutaj zrezygnowało z jakiejkolwiek próby podejścia pod kapa, mimo że z tej strony nie ma żadnego radaru. To gościu będzie sobie tutaj płynął razem z tym całym szeregiem okrętów, które wysuną się z tej strony. I to będzie wręcz komiczne, co się tutaj wydarzy, bo zobaczcie, że zaraz się te okręty wykryją, bo ta hybryda tutaj będzie powolutku wychodziła, będzie nam spotować. Także ja tutaj korzystam z jej dobrodziejstw spota. A Joa w międzyczasie wystawiona jest na ostrzał i Marco Polo i Kurfursta. Tutaj podpala nam się Izumo. O, proszę, jest Izumo. Lecą salwy z Neptuna i z Zao. Zobaczcie, mam tutaj trzy okręty, które no, płyną dosyć blisko siebie. Gdyby tutaj było... O, jest jeszcze Yugumo. To ustawienie aż się prosi o jakieś wysłanie torped. Moje torpedy niestety tutaj do celu nie zdążą dotrzeć jak należy, żeby tutaj zrobić mi jakąś wielką krzywdę, ale zostały wypuszczone.
piękne tarło. Gdyby tutaj było coś z większym kalibrem, gdyby ta nasza hybryda się tu nie ukryła, to już można byłoby tego Neptuna praktycznie za darmo ściągnąć. No bo 12 dział, myślę, z takiej odległości to jest ile do tego Neptuna? 8 km. To on tu raczej długo pociągnąć nie powinien. Izumo niestety już odkręca, także torped też nie dostanie, a hybryda sobie pieprznęła w Izumo i to dosyć przyzwoicie. Także pokazał pięknie burtę. O, teraz jeszcze pewnie Kurfürst ugryzł tego Neptuna i Neptun będzie się zaraz kończył, chyba nawet... Nie. Jednak sekundarka z hybrydy go dosięgnęła. Wychodzę sobie tutaj z dymu, wiedząc, że gdzieś w pobliżu jest jeszcze Jugumo. I spójrzcie, mam tu Jugumo bliziutko. Jugumo jest wbite w trupa Neptuna, a z tyłu mamy Zao. I zobaczcie to teraz, jak sobie tutaj pięknie Jugumo zostanie spacyfikowane. Mamy już 2 do 0. Izumo zatopione. 3 do 0. Mamy zatopione jeszcze i Jugumo. A i Neptun tu jeszcze padł. No i proszę bardzo. Teraz mamy tutaj Zao i Iowę na tej flance, które no w zasadzie są wystawione na pastwę losu. Spotowane przez Fletchera, ostrzeliwane przez Marco Polo, Agira, Smoleńska, tutaj hybrydę jeszcze i tam Kurfürst jeszcze płynie. Na drugiej flance niestety nie jestem w stanie wszystkiego przeanalizować. Tutaj pozostaje nam teraz obić maksymalnie to Zao, korzystając z tego, że jestem... No jestem jeszcze bez dymu, co prawda, ale Zao strzela sobie w pancernik, bo tam ma większą możliwość zrobienia damage, bo wiadomo, 19 mm. I tutaj pięknie wystawiona burta. Gościu mógł poczekać, aż ta hybryda wystrzeli i będzie się przeładowywać. Wtedy mógłby sobie zrobić zwrot. Zwrotów nie robi się nigdy przed wystrzałem z okrętu, który może nas właśnie w ten sposób spacyfikować. I zobaczcie, 4 do 0, przeciwnik nawet nie podszedł pod kapa tutaj pod A, B jest puste, więc ja sobie tutaj na nie wpływam. Jedyny niszczyciel, jaki został przeciwnikowi, jest w tym momencie ostrzeliwany przeze mnie tutaj na tej flance. I mamy kapa za darmo, 4 do 0. Dosyć mocno fokusowany jest ten Tashkent. Tam z tyłu mamy Liona i Pomerna, więc to są goście, którzy tutaj absolutnie żadnego wpływu na tą bitwę nie mają. Po drugiej stronie właśnie padła Iowa, która no, próbowała tankować to wszystko, co tutaj płynie, ale no, nie było szans, żeby wytrzymała jakoś specjalnie długo. W tym momencie tutaj lecą ostatnie salwy, o ile się ten Tashkent nie dopali. Ja sobie teraz strzelam już w... Strzelam sobie w coś innego, nie widzę w co. No, tutaj latają moje pociski, czyli strzelam sobie w Montanę. Spójrzcie, nie mają spota, bo no, mimo tego, że Tashkent jest najbardziej wysuniętym u nich okrętem, no to wszystko siedzi za wyspami. Tam mamy 2 pancerniki, nie w dywizjonie co prawda, ale pływające dosyć mocno synchronicznie, nie robiące w zasadzie bitwie nic. My mamy Frieslanda, który też raczej liczy na spota od naszej z flanki tutaj, żeby coś postrzelać sobie z dymu, bo po to jest Friesland, żeby plumkać sobie radośnie damage z dymu, a nie żeby jakieś tam karkołomne ataki podejmować. I zobaczcie, 35 punktów zostało przeciwnikowi, nawet na chwilę nie weźcie żadnego kapa z tego, co się orientuje. Kolejne pożary wchodzą w Montanę, leci salwa, na szczęście nie trafiona z Dergrozy w Montanę i ona jeszcze chwilę pożyje, także to jest jeszcze szansa na to, że chwila damage'u jeszcze tutaj się, przez chwilę da się go klepać. Tashkent, nie wiadomo jak jest Tashkent zrobiony, ale widać, że tutaj przypłynął sobie na środek mapy, żeby postrzelać sobie w Marco Polo. No to raczej najsensowniejsza decyzja jego w tej bitwie, bo tam widzimy, że mimo, że pada nasz Friesland wyradarowany przez Seattle, to zaraz za tym Frieslandem stoi Buffalo, więc tam tego kapa by nie wziął, a podchodzić pod Smoleńska to raczej też nie jest dobry wybór, bo ja cały czas jestem na środku. I spójrzcie, jak bardzo są tutaj skupione okręty przeciwnika. Zostali ściśnięci jak gówno. I no w zasadzie niewiele mogą zrobić. Pytanie tylko, jak bardzo przedłużą swoją agonię. Zostało im 5 punktów, pada jeden okręt i będzie po bitwie. Co tu jest ostrzeliwane? Najmniej HP ma Tashkent. No i on w tym momencie pewnie został zatopiony, o ile nie on. Także jeżeli wam się takie materiały będą podobać, to ja was zapraszam do komentarzy. A w tym materiale to jest wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.